Witam po przerwie. Kurde, już mi się wyrżnął. Witam po przerwie. Opowiem wam dzisiaj o przygodach związanych z ciążą i porodem, które tutaj przeżyłem w Holandii. Otóż na początku roku 2011 po dwóch testach ciążowych pozytywnych dostałem informację, że będę po raz drugi ojcem. No i oczywiście szczęśliwy byłem, jak cholera. Pierwsze kroki, zanim informacja została przekazana, gdzie trzeba, pierwsze kroki musieliśmy zrobić do położnej, bo a nie wiedziałem, że tutaj ciążę, praktycznie taką ciążę nieskomplikowaną, bez jakichś powikłań prowadzi położna. No i położna na podstawie USG i pomiarów jeszcze embrionu ustaliła mniej więcej kiedy, ile ciąża trwa i kiedy będzie poród. Wystawiła odpowiednie zaświadczenie dla zakładu pracy w dwóch egzemplarzach i ustaliła tam kolejne wizyty. I akurat wtedy ówczesna partnerka pracowała ze mną na tej szklarni przez tą samą agencję pracy, więc te zaświadczenie zostało przekazane do agencji, no żeby oni mieli informację, co, jak i dlaczego, i musieli to potem wysłać do takiego organu, tutaj UWW się nazywa, oni się zajmują wypłacaniem właśnie chorobowych, wypłacaniem potem zasiłków wychowawczych i tak dalej. No ale to było już ten. Ta moja partnerka pracowała tutaj bodajże do czwartego miesiąca ciąży, jest tutaj troszkę chroniona, była bardziej, mogła wcześniej kończyć pracę. Później tam jakaś choroba wystąpiła nóg i także dosyć wcześnie skończyła tą robotę, no ale wyobraźcie sobie pracę z brzuchem tutaj w szklarni. Chociaż była tutaj kiedyś jedna dziewczyna, która chyba pracowała do 8 miesiąca ciąży, ale potem miała jakieś straszne powikłania. Ale nieważne, nie o tym chciałem gadać. Podczas tej ciąży, no nie było tam żadnych jakichś przebojów specjalnych, ale położna zaproponowała nam specjalne badania USG, które miały wykluczyć zespół Downa u dziecka, także to było dobrowolne, nie trzeba, nie jest obowiązkowe. Pojechaliśmy wtedy do jakiejś tam, nie wiem, jakiegoś gabinetu, nie pamiętam, chyba 110 euro się za to płaciło, no i babka szczegółowa robiła USG, tam łącznie z nagrywaniem tego na płytę, wypalaniem płytki z obrazem, czy nie występuje tutaj taki fałdka na karku. No i tam było wszystko ok. Po badaniu krwi, o ile się nie mylę, mogę jakieś takie nieścisłości powiedzieć, po badaniu krwi matki wysłano nas też na badania genomu dziecka pod względem chorób genetycznych, czy mogą wystąpić, czy nie, no i wtedy to już było pokrywane z ubezpieczenia i wtedy jechaliśmy do Bredy. To było paskudne badanie, bo lekarz musiał nabić powłoki brzuszne, ściągnąć trochę płynu owodniowego, no i na podstawie tego, co tam było, jakieś naskórek dziecka i tak dalej, robili badanie genów dziecka, przepraszam, tak jak mówiłem, żeby wykluczyć jakieś choroby genetyczne, które mogłyby wystąpić. Straszne to było, bo te nakłuwanie, ja nie wiedziałem, gdzieś czytałem, że to się robi pod znieczulenie, mam tą igłę potężną, taką, kurde, ja nie wiem, ta igła miała, no ale kupę centymetrów, 15 wbijał na żywca, nie w brzuch. Także to było wykonane też, no i potem przyszły wyniki, że jest wszystko dobrze, że nie ma się czego bać. No i teraz jeżeli chodzi o poród. Poród miał być naturalny, na początku się zastanawialiśmy, czy robić to w domu, ale nie było ku temu warunków żadnych, więc zdecydowaliśmy się na poród w szpitalu. Ponoć tu w Holandii często się odbywają porody w domu, ale mówię, nie było warunków do tego. Przed samym porodem było jeszcze jedno USG, no, USG robione, okazało się, że dziecko jest obrócone pośladkami, także lekarz, to już wtedy lekarz, u lekarza byliśmy, lekarz powiedział, że no nie będzie ryzykował, więc wykona się cesarskie cięcie. Zdaje się, że wypisał skierowanie na tydzień przed planowanym porodem chyba. Miałem zawieźć
do szpitala. Przyszło mamy. I chyba tego jeszcze samego dnia, no tego samego dnia odbyło się cesarskie cięcie i o dziwo ja przy tym porodzie byłem, nie? Pozwolili mi tam wejść, oczywiście odpowiednio się ubrać i tak dalej, także byłem cały czas przy tym, oczywiście nie widziałem wszystkiego dokładnie, bo brzuszek był przykryty, ale do samego wyciągnięcia Elizy siedziałem tam sobie i sobie przypatrywałem i wcale nie zemdlałem. Jeden dzień chyba w szpitalu dziecko było z matką. No, już potem od razu można wypisali do domu. Po wypisaniu, i to mnie wkurzało, tutaj jest obowiązkowe, zdaje się, przyjeżdża taka też położna i ona się opiekuje, no musi pokazać matce co i jak, jeżeli to by jeszcze pierwsze dziecko było. Musi pokazać matce co i jak, ale co mnie wkurzało, ta położna chyba 5 dni siedziała. Także gotowała, sprzątała mieszkanie, mimo tego, że ja też 3 dni byłem, bo mi się należało chyba 3 dni, ja też nie pamiętam, czy 3, 5, nieważne. W każdym razie siedziałem w domu, a ta położna siedziała i na moich oczach gotowała, sprzątała, chodziła i jak coś tam chciałem pomóc, to mnie wyganiała, mówiła idź się przejdź, czy coś tam i mnie w szlak trafił. Co ja tam miałem mówić? Aha, w ciągu tych 3 dni byłem w urzędzie gminy, tam gdzie się dziecko rodziło, tam gdzie był szpital, załatwić rejestrację dziecka, całkiem to zgrabnie poszło nawet. No i teraz jaki numer nam agencja odwaliła, nie? To był rekord świata po prostu. Pamiętacie co mówiłem o tym zaświadczeniu, nie? Te zaświadczenie było bardzo ważne, bo agencja musiała wtedy po porodzie oczywiście zgłosić, czy to nie, no było zgłoszone, tak? No UWW wiedziało o tym porodzie i musiało zgłosić do UWW, no że będzie, że jest ciąża u ich pracownika. Pracownicy, przepraszam. No i kurde, ten. Siedzimy, już powinny pieniądze przyjść za ten wychowawczy, za urlop macierzyński, przepraszam, macierzyński. Nie ma, no dzwonię do biura. A on się pyta. A pan się pyta, a co, a ona była w ciąży? No. Myślę, że w biurze zagubiono te zaświadczenie od położnej, które ja sam przekazałem koordynatorce, kiedy ona tutaj była wtedy. Także wtedy mieli burdel nie z tej ziemi tam i co, normalnie dostałem białej gorączki, mroczki mi się w oczach pokazały. Opierdzieliłem ich tam, jak nie wiem co. Całe szczęście była kopia jeszcze tego zaświadczenia. Wziąłem, powiedziałem, że biorę firmowy samochód, ten z mojego biura, czy tam ludzie przyjeżdżali do pracy. Pojechałem do domu, zabrałem to zaświadczenie, zawiozłem do Tilburga, zrobiłem 80 km. Powiedziałem im, że to co w pracy nie jestem, to jest zaliczam sobie w poczet godzin. Mi to w ogóle nie interesuje. No dałem tam kogoś jeszcze opierniczyłem, jakąś babkę, która była odpowiedzialna za tego. Ona mówi, że to nic nie wina, a mówię, pani należy do tego biura i to jest wina was wszystkich. Kurde, jak można tak zostawić kogoś, pogubić papiery, taki ważny dokument. Dobra, nieważne. No w każdym razie oddałem tą kopię. No i tam po tygodniu te pieniążki za ten zasiłek, jak to tam się nazywało, macierzyński przyszedł. Taki urlop macierzyński tutaj trwa 3 miesiące. 12 tygodni dokładnie, czyli 3 miesiące. I po tym okresie praktycznie kończy się wszelki dochód. Tak, matki muszą albo iść do pracy, albo nie wiem co tam jeszcze mogą się starać, jakieś papki, nie wiem, w każdym razie powiem wam, jak drugi raz biuro załatwiło nas właśnie po tych 3 miesiącach. Zadzwoniła kobieta z agencji i mówi do matki dziecka, mówi do swojej pracownicy, mówi, jest praca dla pani dokładnie po upłynięciu 3 miesięcy, słuchajcie, jeden dzień dosłownie zwłoki był, że jest praca. Może pani pracować po 2 godziny dziennie przy czymś tam w biurze, już nie pamiętam, przy uklejeniu kopert i cholera, już jakaś pierdoła, ale nie było takiej możliwości, no bo tak, małe dziecko w domu, jakieś tam były kontrola u jakiejś pielęgniarki, czy ten, też za bardzo już nie kojarzę co to było, także trzeba było odmówić. Czyli tam pytanie było, odmawia pani? Tak, odmawiam. Aha, dobra.
ale za dwa dni przyszły papiery z biura, że została zerwana umowa i już nie jest pracownikiem Agencji Pracy Tymczasowej. No kurde, też się tak zastanawiałem się, co robić. Próbowaliśmy załatwić zasiłek dla bezrobotnych, więc tam przez internet też do UWA trzeba było wysłać jakiś tam wniosek. No, ten wniosek został wysłany. Pismo przyszło, że niestety zasiłek nie może być przyznany, ponieważ praca została rzucona, czyli biuro potraktowało odrzucenie pracy na takiej zasadzie, jakby zostałaby dyscyplinarnie zwolniona. Także to jest paranoja. No, tak załatwiło jak cacy. Nic nie można było zrobić. No i takie przygody miałem z tym ciążą całą i porodem. No i pierwszym okresem, bo mi się język plącze, za ciepło dzisiaj. Pierwszym okresem, kiedy dziecko było w domu. Także tam przygody były, ale jest ładna Eliza, fajna, kochana, także wszystko jest dobrze. Trzymajcie się.